z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Bardzo ważne pytanie, które przecież i dzisiaj wzbudza wielkie kontrowersje. Wystarczy spojrzeć na dyskusje teologów, ale także na takie zupełnie zwyczajne dyskusje w internecie, na mediach społecznościowych, gdzie katolicy kłócą się z katolikami o to, czy piekło będzie puste, czy też pełne. Jezus mówi o ciasnej bramie, ale jednocześnie bramie, która owszem jest ciasna, lecz ciągle otwarta. I ja myślę, że to jest jednak słowo wielkiej nadziei. To znaczy być katolikiem oznacza mieć wielką nadzieję, nie żadną pewność, tylko nadzieję, że wszyscy będą zbawieni, że dusze małe i pokorne przecisną się przez wąską bramę, a dusze wielkie i nadmuchane dzięki łasce Bożej i dzięki pokucie będą w stanie stać się malutkie, akurat takie, by zmieścić się w niebie. Ja bardzo ufam, że największym pragnieniem Boga jest zbawienie wszystkich ludzi i bardzo ufam, że to zbawienie się i że to marzenie Boga się zrealizuje. W to ufam, o to się modlę. Byłoby straszne, byłoby czymś niesamowicie smutnym na wieczność, gdyby się okazało, że ktoś z nas trafił do piekła, skazał się na piekło, na nieobecność Boga. Do zobaczenia jutro.